Cześć, tutaj Gosia i Szpinak. Witajcie na sesji na zdrowy kręgosłup. Będziemy dzisiaj poruszać tak naprawdę każdą część naszego kręgosłupa, aby pozbyć się ewentualnego bólu i po prostu poczuć się lepiej. Będzie to też dobra sekwencja, którą możemy wykonać sobie po prostu jako przerwę, na przykład od siedzenia przed komputerem, czy po prostu od siedzenia. Zaczniemy o dziwo w siadzie skrzyżnym. Kręgosłup jest wydłużony i delikatnie przechylamy sobie głowę na jedną stronę, tak jakby ucho miało dotknąć do naszego ramienia. I po półokręgu idziemy na drugą stronę, rozciągniemy sobie najpierw troszkę szyję i wracamy na tę pierwszą stronę. Zostajemy przez moment powolutku. Idziemy po półokręgu na drugą. Tak sobie możemy zostać dłużej na jedną stronę, albo po prostu zmieniać, przekładając głowę z jednej strony na drugą. Powolutku prostujemy głowę, wracamy do prostego kręgosłupa, rozplątujemy nogi. I teraz siądziemy sobie w takiej malasanie, czyli palce stóp są na zewnątrz pięte do środka, kolana są szeroko. Ja sobie może usiądę bokiem, żeby łatwiej to było Wam pokazać. Staramy się mieć całe stopy na macie. Delikatnie przechodzimy dłońmi do przodu, zaokrąglamy delikatnie plecy, pochylamy głowę, rozciągamy kręgosłup, rozciągamy biodra, nogi. Zostajemy sobie przez moment, głowa jest rozluźniona. Ważne jest tutaj, żeby po prostu puścić głowę, rozluźnić mięśnie twarzy. Spokojnie oddychamy. I zostajemy jeszcze przez moment. Cieszymy się tą rozluźniającą pozycją, w której wiele dobrego się dzieje dla naszego ciała. I pomalutku wychodzimy z niej, odkładając ciało do pozycji dziecka. Czyli pięty przy pośladkach, czy też pośladki przy piętach. Klatka piersiowa między naszymi nogami, kolana na tyle szeroko, żeby po prostu nam było wygodnie. Ręce możemy odłożyć z przodu maty, czoło odkładamy na macie, rozluźniamy całe ciało. Rozluźniamy kręgosłup, biodra, ręce, ramiona oraz głowę. Delikatnie rozciągamy się tutaj i powolutku przechodzimy do boku. Przekładamy lewą rękę na lewą stronę i prawą rękę na lewą dłoń. Rozciągamy najpierw prawy bok. Nic się tutaj nie zmienia, tylko nasze dłonie idą do boku, przez co wyciągamy sobie prawy bok. Jesteśmy nisko, pośladki są przy piętach. I powolutku przekładamy się na drugą stronę, czyli teraz prawa dłoń na prawą stronę i lewa ręka na prawą dłoń. Wyciągamy delikatnie lewy bok. Głowa jest cały czas rozluźniona, a my spokojnie oddychamy. Chcemy poczuć, jak wyciąga się lewy bok, a głęboki oddech na pewno nam w tym pomoże. I powolutku wracamy sobie do centrum, od razu przekładając prawą rękę na lewą stronę. Odkładamy prawą rękę na lewą stronę, tak żeby dłoń cała była odłożona na macie, cała ręka na macie, a lewa dłoń ląduje na prawej. Rozciągniemy sobie też tutaj ramiona. Głowa jest odłożona również na boku. Pośladki są również cały czas na piętach. Mamy tutaj rozluźniającą pozycję. Spokojnie oddychamy, mamy delikatny skręt kręgosłupa. Wszystko, co dobre, to bierzemy z tej pozycji. I teraz możemy zostać tutaj, gdzie jesteśmy, albo złapać się z tyłu dłońmi, z tyłu za naszymi plecami.
przekładając od góry prawą rękę i od dołu lewą. Może to wyglądać dość skomplikowanie, albo też tak brzmieć, ale uwierzcie mi, nic z tych rzeczy. Możemy sobie pomóc jakimś ręcznikiem, albo po prostu tylko zbliżać do siebie dłonie, jeżeli dzisiaj jeszcze nie jesteśmy ich w stanie połączyć. Super. Powolutku wychodzimy sobie z tej pozycji i od razu robimy to samo na drugą stronę. Lewa ręka do boku, na prawą stronę, prawa ręka ląduje na lewej. Nie widać tego, co robię, ale uwierzcie, robię to, co robiłam na poprzednią stronę. Czyli prawa dłoń jest na lewej, ręce wyciągnięte do boku, biodra cały czas na piętach, głowa rozluźniona. Jak widzicie i pewnie czujecie, jest tu delikatny skręt kręgosłupa, który jest bardzo wskazany przy jakichkolwiek bólach, ale też ogólnie dla zdrowotności naszego kręgosłupa. Już nawet nie chodzi o ból, ale o to, aby po prostu mieć kręgosłup w dobrej formie. I tak samo jak poprzednio, możemy sobie złapać z tyłu za nasze dłonie, jeżeli jesteśmy w stanie, ale oczywiście, tak jak poprzednio, nie musimy tego robić. Wtedy lewa ręka idzie od góry, a prawa od dołu. Wygląda przedziwnie, właśnie sobie zdałam z tego sprawę, ale to bardzo przyjemna forma relaksu połączonego z rozciąganiem. Przyjemna pozycja. Też spokojny oddech. I powolutku rozluźniamy dłonie, z powrotem wchodząc w górę. Siadamy na moment na piętach. Obrócę się do Was z powrotem przodem. Teraz zrobimy sobie takie fajne ćwiczenie na barki. Zaplątujemy sobie kciuki i następnie wyciągamy je mocno w górę. Tak, żeby nasze ramiona poszły również w górę. Czyli tak, jakbyśmy chcieli tutaj bardzo urosnąć. Wyciągamy aktywne dłonie jak najbardziej w górę i trzymamy tę pozycję. Barki idą w górę, ramiona idą w górę, a my cały czas ciągniemy ręce wysoko, wysoko. Jeszcze przez moment. I puszczamy, rozluźniamy. Zrobimy to samo na drugą stronę. Zaplątujemy jeszcze raz kciuki na drugą stronę i wyciągamy ręce w górę do sufitu. Ponownie barki w górę, ramiona w górę. Długi kręgosłup wydłużony, całe boki wydłużone. Staramy się tutaj ponownie urosnąć. Zostajemy sobie jeszcze przez moment. Bardzo fajne ćwiczenie na rozluźnienie właśnie bólu w barkach. Długi wdech i na wydechu puszczamy i rozluźniamy wszystko. Tak jest, możemy sobie pokręcić delikatnie kółka ramionami, a następnie otwieramy mocno ręce do boku i przekładamy prawą rękę nad lewą. Sprawdzamy, czy uda nam się je zapleść, a jak się uda, to następnie wyciągamy jak najwyżej. Łokcie są daleko od naszej twarzy oraz są bardzo wysoko. Czyli to są takie dłonie do orła. Robimy pełną pozycję orła, to jeszcze dodatkowo zaplatamy nogi, tutaj tylko ręce. Jeszcze raz otwieramy ręce mocno do tyłu, a następnie zaplatamy dłonie na drugą stronę. Czyli teraz lewa ręka jest w górze, prawa w dole. Wyciągamy ręce w górę. Łokcie daleko od twarzy, tak samo jak poprzednio. Kręgosłup wydłużony. I łokcie i dłonie wysoko, wysoko w górę. I powoli rozluźniamy, strzypujemy napięcie, jeśli się pojawiło. Delikatnie rozluźniamy wszystko i już jest lepiej, prawda? A jeszcze nam coś zostało. Powolutku odkładamy ciało do siadu z nogami ugiętymi w kolanach. Chwytamy sobie tuż pod kolanami, otwieramy klatkę piersiową, prostujemy kręgosłup, a następnie delikatnie go zaokrąglamy, pochylając ciało do tyłu. Broda do mostka.
Chcemy poczuć, jak rozciąga się zwłaszcza kręgosłup w odcinku piersiowym. Na wdechu otwieramy klatkę piersiową, ponownie wydłużamy plecy i na wydechu raz jeszcze zaokrąglamy kręgosłup, schodzimy sobie do dołu, tak jakbyśmy chcieli rozciągnąć właśnie tę górną część pleców. I raz jeszcze wdech, otwarta klatka piersiowa, długi kręgosłup i na wydechu broda do klatki piersiowej, okrągłe plecy. Zostajemy przez moment i powolutku rozluźniamy dłonie, odkładamy je na matę i przechodzimy do leżenia na plecach. Układamy się wygodnie. Następnie przyciągamy nogi do klatki piersiowej. Możemy sobie je dać szerzej, tak jak ja tutaj to robię. Możemy pobujać się delikatnie, masując swój kręgosłup. A następnie przekładamy sobie ugięte nogi w kolanach na prawą stronę do skrętu kręgosłupa. Staramy się mieć nogi razem, kolana i kostki razem. Nieco bliżej klatki piersiowej, lewe ramię luźno odłożone na matę. Może się tutaj delikatnie unieść, to jest w porządku. Staramy się tylko spokojnie oddychać, aby je rozluźnić. Spokojny, głęboki oddech. Powolutku unosimy nogi i przekładamy je na drugą stronę. Robimy skręt kręgosłupa na lewą stronę. Możemy sobie pomóc dłonią, przytrzymując nasze nogi. Tym razem prawe ramię może się unieść i to też jest w porządku. Pracujemy tylko z oddechem, rozluźniając swoje ciało na każdym wydechu, tak aby kiedyś to ramię znalazło się bliżej maty i coraz bliżej, aż całkowicie będzie sobie odpoczywało na naszej macie. Spokojny oddech. Pięknie. I powolutku jeszcze raz nogi idą w górę. Możemy złapać sobie za nasze kolana, delikatnie przemasować kręgosłup albo po prostu poleżeć przez moment nieruchomo. Cały czas spokojnie oddychając. Następnie wyciągamy sobie mocno ręce do tyłu, rozciągamy całe ciało i na wydechu rozluźniamy. Raz jeszcze przekładamy nogi do boku i delikatnie podnosimy nasze ciało do siadu. Siadamy wygodnie, może to być siad skrzyżny, kręgosłup wydłużony, klatka piersiowa otwarta, raz jeszcze przechylamy sobie głowę na jedną stronę, do boku i przekładamy na drugą stronę. I jeszcze raz. Głowa do boku i na drugą stronę. Ramiona w dole. Wracamy sobie na centrum. Bierzemy długi wdech, wyciągając ręce w górę. Łączymy razem dłonie i na wydechu opuszczamy na wysokość naszego serca. Długi wdech. I na wydechu pochylamy głowę, dziękując sobie za dzisiejszą praktykę. Namaste. Dzięki kochani za dzisiejszą wspólną praktykę na kręgosłup. Dziękuję ja oraz Szpinak, który chyba spał i go obudziłam. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będziecie tutaj do mnie wracać. Buziaki, trzymajcie się. Pa, pa. Hej Szpinak. Co dzisiaj jadłeś na obiad? Co za głupie pytanie, co ja mogłem mieć na obiad? Szpinak. Aha.